Cześć, jestem Klaudia, to kanał. No i już. Dzisiejsza lekcja będzie dotyczyć mnożenia sum algebraicznych. Zapraszam Was serdecznie do oglądania. No i tak jak tu Wam zapisałam, mamy mnożenie pierwszej liczby z każdym składnikiem z kolejnego nawiasu. Czyli będziemy mieć mnożenie ax, ax, a, y. Uwaga, tu jest minus, czyli minus a, y. Następnie b, x i mamy odejmowanie, czyli b razy y, b, y. Lecimy tutaj od razu. Na początku fajnie jest, abyście sobie zaznaczali, co z czym mnożymy, lub może palcami zaznaczali, odznaczali, co czym idzie do mnożenia. Jedziemy. 3a razy 7, 21a. 3a razy b, to alfabetycznie. Dodać 3ab. 4 razy 7, 28. 4 razy b, 4b. Tutaj nie ma co ze sobą redukować, więc to jest od razu nasz wynik. To teraz tutaj. Zaznaczacie sobie i jedziemy. 2a razy 2b, 4ab. Uwaga, tu jest minus. 2a razy minus 5, minus 10a. Uwaga, teraz tu jest minus. Minus b razy 2b to będzie minus 2b kwadrat. Minus z minusem da nam plus b razy 5, 5b. Tutaj również nic się nie redukuje. Zaznaczacie sobie mnożenie i 3xy. Y razy 2y, 2y kwadrat. Uwaga, minus. 2 razy 3, 6x, xem 6x. Kwadrat. Wciąż jest minus. 2 razy 2, 4, x, y. Dobra. Wlatujemy tutaj. Oj, tu się da zredukować. Wracamy jeszcze szybko do tamtego. To do przepisania, bo to się z niczym nie zredukuje. A tutaj mamy 3 odjąć 4. Większa liczba to liczba ujemna, czyli wychodzi minus 1. Jedynki nie zapisujemy. Minus x, y. X razy 3x, y to będzie 3x kwadrat, y. X razy 5x plus 5x. Uwaga, minus 3. I teraz tak, jest x z x, y z y, no to będzie x kwadrat, y kwadrat. Uwaga, minus. 5, potem x z x doklejamy y, czyli będzie 5 x kwadrat, y. Da się. Tutaj zaznaczajcie sobie zawsze ze znakami. Tutaj no się od tego zaczyna, więc tego plusa nie ma jak zapisać. Ale jakby to było w środku, to bym zaznaczyła łącznie ze znakiem. 3 odjąć 5 to minus 2x kwadrat y i resztę przepisujemy. Chyba, że najpierw przepisaliście, a potem odjęliście, bo to się totalnie nic nie dzieje. Ok, no to teraz tu. 4a razy b, no to będzie 4ab. 4 razy 3, no to tutaj mamy dodać 12a. 5b. Dodać 15. Nie ma czego redukować. To teraz te trzy przykłady są dla Was. Przepiszcie je proszę. Spróbujcie sami policzyć. I wróćcie do filmu, aby sprawdzić, czy Wam dobrze wyszło. I rozwiązanie tych trzech przykładów. Tutaj, tak jak w przypadku
drugiego był minus z minusem, czyli w mnożeniu daje nam to plus. Reszta powinna Wam pójść gładko. Wartość wyrażenia 2x plus 1 razy x plus 3 dla x równego minus 1 wynosi. Ok. No i najpierw możemy to wszystko ze sobą wymnażać. Ale po co? Po prostu podstawmy. Zobaczcie, co tu się wydarzy. Mamy 2 razy minus 1, no to to będzie minus 2. Dodać 1. Minus 1, dodać 3. Z pierwszego nawiasu mamy minus 1, z drugiego nawiasu mamy 2. I to jest po prostu minus 2. Nie trzeba wymnażać każdego z każdym. Wystarczy podstawić. Jeszcze tutaj. Minus 2, minus 1. 2 razy minus 2 to minus 4. Z pierwszego nawiasu jest minus 3, z drugiego nawiasu 0, wynik to 0. Dobra, to teraz lecimy tutaj jeszcze te przykłady. I mamy 4t kwadrat. Dodać 4t, odjąć 5t, odjąć 5. Mam nadzieję, że potraficie to zrobić takim tempem. Teraz tutaj 20x, odjąć 4x kwadrat, dodać 15, odjąć 3x. I tu się już zredukować da. Mamy 17x, dodać 15. Uszeregowałam to x kwadratem, potem x-em i wartość bez x. To w takim przypadku, gdy mamy tutaj do potęgi drugiej. Otóż zapisujemy sobie te dwa nawiasy osobno i wymnażamy każdy z każdym. Czyli będziemy mieć 9a kwadrat, odjąć 6ab, znowu odjąć 6ab, dodać 4b kwadrat. Redukujemy. 9a kwadrat, odjąć 12ab, dodać 4b kwadrat. Przypominamy sobie wzór, że jak jest pierwiastek a do potęgi drugiej, to daje nam to, co jest pod pierwiastkiem. Zatem mamy 2a, pierwiastek 5b, a jeżeli nie miałeś jeszcze pierwiastków lub nie miałaś, po prostu omij ten przykład. Albo zostań się czegoś naucz. Dobra. Mamy to z tym, czyli jest 4a kwadrat, następnie to tym, to będzie minus 2 pierwiastki 5 i literki ab. Tutaj to samo, minus 2 pierwiastki 5 ab. I tutaj jest pierwiastek z 5 razy pierwiastek z 5, czyli to jest to. To będzie po prostu 5b. Kwadrat. Redukujemy środek. Mamy 4a kwadrat, odjąć 4 pierwiastki 5ab plus 5b kwadrat. I ostatnie zadanie. Zapisz jak najprostszej postaci pole zacieniowanej figury. Jak to ogarniamy? Patrzymy po tym jako po prostokącie. Weźmiemy pole prostokąta, policzymy. Następnie odejmiemy pole pierwszego trójkąta i odejmiemy pole drugiego trójkąta. No i wyjdzie nam pole zacieniowanej figury. Dobra, no to zaczynamy tutaj od pola prostokąta. Będzie to 5a razy 3a.
odjąć. I tutaj lecimy. Nie mamy ani tego, ani tego. Więc na czerwono Wam zaznaczę, że ten fragment to jest to, odjąć to. Czyli będziemy mieć 3, a odjąć 2, no bo widzimy, że ten fragment jest krótszy, to jest cały bok. Ten fragment to jest 5a, odjąć 5. Pole trójkąta na 2. I teraz jeszcze pole tego, czyli 5a razy 3a, odjąć 2. Dobra. No to lecimy. Tego mamy 15a kwadrat, odjąć. No i góra. 3a razy 5a to 15a kwadrat. Tego odjąć 15a. Wkraczamy w to. Minus 10a. Minus z minusem to plus 10. Na 2 odjąć. U góry mamy 15a kwadrat, na 2 będzie 7,5 na kwadrat. No to tutaj 15a kwadrat odjąć i 15a kwadrat na 2 to 7,5 a kwadrat. Minus z minusem da plus. 15a, może sobie zrobimy to razem. Będziemy mieć łącznie minus 25a na 2, to nam to da 12,5a. I minus tu plus, czyli będzie minus 5, bo 10 na 2, i jeszcze minus 7,5a. Tego i tego nie ma, czyli mamy tutaj 12,5a, odjąć 5, ma ta figura. Ok, to ten kwadrat należy do Was, próbujecie go teraz policzyć, zatrzymujecie, no i wracacie do filmu i sprawdzacie, czy Wam dobrze wyszło. I przed Wami rozwiązanie. Tutaj to się zaczyna. Hop, hop. Tutaj najważniejsze jest to, żeby tutaj zauważyć, że to był minus. Z tego też wychodzą minusy, czyli będzie plus. Wynik ostateczny 4,5a albo 4,1a, odjąć 7. Ja Wam dziękuję serdecznie za dzisiejszą lekcję. Zostawcie proszę suba. I no i już.